Dzień dobry, Maćku. Cześć, Maćku. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jak co roku, zawsze bardzo miło Ciebie tutaj gościć. Bardzo dziękuję. A propos, rok temu rozmawialiśmy dokładnie w tym samym miejscu na temat nowego systemu rozliczeń, netbillingu. Cała branża była, no mówiąc wprost, przerażona tym, jak to będzie wyglądało. Nikt nie wiedział tak naprawdę, jak ten system rozliczeń będzie funkcjonował. Mamy już pierwsze doświadczenia, więc jestem ciekaw Twojej opinii, jak to z Twojej perspektywy wygląda? Jakie są te pierwsze miesiące? Tak, faktycznie byliśmy wszyscy pełni obaw o ten nowy system rozliczeń, bo wydawał on się mniej korzystny niż poprzedni, ale paradoksalnie myślę, że rozwojowi polskiej branży fotowoltaiki i pewnie światowej pomogła sytuacja polityczna i to, co wydarzyło się na Ukrainie, czyli inwazja Rosji na Ukrainę. Brak surowców, wyższe ceny energii elektrycznej spowodowały, że ten odkup jest dzisiaj bardziej korzystny i instalacje fotowoltaiczne zwracają się szybko. Nagle zdaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy za bardzo uzależnieni od węgla i za bardzo jesteśmy uzależnieni od gazu. I ta transformacja energetyczna polegająca na tym, że można pewne rzeczy zastąpić energią właśnie elektryczną, myślę, że przyszła do nas szybciej niż się tego spodziewaliśmy. A co za tym idzie, no również te instalacje fotowoltaiczne stały się bardziej opłacalne. Dokładnie tak, bo mówimy tutaj o czystym aspekcie finansowym. Dzisiaj fotowoltaika, również fotowoltaika prosumencka, zwraca się bardzo szybko. Mówię tutaj o rozliczeniu zgodnie ze średniomiesięczną ceną z giełdy towarowej, ale ta wyższa cena energii elektrycznej u odbiorców pojawia nam się dzisiaj szczególnie w firmach i tutaj widzimy duży wzrost zainteresowania instalacjami firmowymi. Czyli tak, podkreślmy po pierwsze, że fotowoltaika w netbillingu nadal jest bardzo opłacalna, czyli te nasze obawy na szczęście się nie sprawdziły. Trochę wynika to bardziej nie z dalekowzroczności tego projektu, tylko właśnie z tego, co się wydarzyło na Ukrainie, ale jakby już mniejsza o szczegóły. Drugą grupą, która została również bezpośrednio pokrzywdzona przez tą całą sytuację, to są właśnie odbiorcy komercyjni, czyli firmy, które dostają, tak jak się, nie wiem, nad morzem się dostaje paragony grozy, oni dostają faktury grozy i tutaj te ceny energii rosną rzeczywiście kilkukrotnie. Tak, i zainteresowanie jest ogromne. W przypadku firm ten proces przygotowania projektu jest troszeczkę bardziej złożony niż w przypadku domków jednorodzinnych. Ten proces również dłużej trwa, natomiast produktowo jesteśmy gotowi i faktycznie te procesy bardzo często dzisiaj rozpoczynamy i prowadzimy. Wróćmy do netbillingu. Co jest potrzebne Twoim zdaniem, żeby ta instalacja fotowoltaiczna spłaciła się jak najszybciej? W każdym systemie, który obowiązywał dla prosumentów, autokonsumpcja była najważniejsza. W poprzednim systemie, w obecnym systemie i po tych zmianach, które będą wchodziły w życie w 2024, rozliczenie godzinowe, to właśnie autokonsumpcja będzie najważniejsza. Fronius, jak wiemy, jest do tego znakomicie przygotowany. Mamy bardzo dobrą ofertę, mamy falowniki, które bardzo dobrze pasują do rozwiązań właśnie związanych z autokonsumpcją. Same potrafią zarządzać energią, ale świetnie dogadują się również z takimi systemami jak chociażby Fibaro. Wy tutaj na stoisku pokazujecie rozwiązania Fibaro. Macie również na stoisku pompy ciepła. Z pompami ciepła również te falowniki bardzo dobrze się dogadują. A to dzięki temu ta ilość energii, bo pompy ciepła są doskonałymi magazynami energii w formie ciepła. Więc ta ilość energii produkowanej z paneli czy z modułów fotowoltaicznych na dachu może być rzeczywiście w dużej części zachowana u nas w budynku, a to jest najbardziej atrakcyjna forma korzystania z fotowoltaiki. Zgadza się, ta niezależność energetyczna jest dzisiaj bardzo ważna. Znakomicie rozwijamy ofertę pod kątem pomp ciepła w Grodnie. Spotyka się to z bardzo dużym zainteresowaniem klientów i dzięki funkcji SG Ready jesteśmy w stanie łączyć falowniki Fronius i sterować pompami ciepła, które w tym sensie stają się magazynami ciepła, do których w programie Mój Prąd mamy również dotacje. Jesteście też coraz mocniejsi, jeśli chodzi o elektromobilność. Podobnie jak w poprzednim roku i teraz przy stoisku jest samochód elektryczny. Jest on ładowany między innymi takim urządzeniem, czyli stacją ładowania Fronius Watt Pilot. Jest ona w Waszej ofercie, jest dostępna, można się zaopatrzyć, a w połączeniu z falownikiem Fronius
daje to taką przewagę, że możemy ładować ten samochód elektryczny nadwyżką energii, czyli nie musimy tej energii kupować, możemy wykorzystać to, czego nie jesteśmy w stanie zużyć, więc rozwiązanie jest naprawdę bardzo fajne. Zgadza się, mamy pełne portfolio produktów Froniusa, czyli mamy nowe falowniki Gen24, mamy Watt-piloty, mamy On-piloty, liczniki, mamy liczniki inteligentne, wszystko to dostępne jest w sieci Grodno. A z elementów, które można u Was zakupić w Waszej hurtowni, można zbudować sobie takie oto urządzenie, czyli PV Point. To też jest rozwiązanie, które szczególnie po 24 lutego, czyli po agresji Rosji na Ukrainę, zaczęło się cieszyć bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego że pojawiły się obawy o braki energii, awarie sieci elektroenergetycznej, blackouty. I to jest odpowiedź, bo niedużym kosztem za kilkadziesiąt złotych można zbudować taką skrzyneczkę, reszta funkcjonalności jest w falowniku. I jeżeli tylko świeci słońce na moduły fotowoltaiczne, do 3 kW 230 V jednofazowej możemy sobie zasilać, naładować telefony, naładować laptopa, czyli takie rzeczy, które mogą być nam przydatne, podtrzymać pracę lodówki jak najbardziej. A w ogóle ten falownik, jeżeli będzie miał akumulator przyłączony, to również ma trójfazowe zasilanie awaryjne, o czym też warto pamiętać, czyli możemy tak naprawdę zasilić cały dom zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Tak, ten akumulator myślę, że zyska na znaczeniu również w momencie, kiedy w 2024 będziemy mieli godzinowe rozliczenie energii elektrycznej. Wtedy będziemy mogli sobie zmagazynować tą energię w momencie produkcji, ale sprzedać ją wtedy, kiedy ona będzie relatywnie droga. Wtedy czas zwrotu będzie jeszcze szybszy. Super. Czyli jesteśmy pełni optymizmu i z nadzieją patrzymy w nadchodzące miesiące. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję.